Polskie Radio, Radio Polskie Radio Orzysz. Serdecznie Was witam, kochani słuchacze. I bardzo, bardzo ciepło w ten mroźny poranek. Witam mojego wspaniałego gościa, panią Małgorzatę Malik. Witam państwa serdecznie. My tutaj w Orzeszu bardzo cieszymy się, Pani Małgosiu, że Panią mamy, ale nie zawsze Panią mieliśmy. Jak to się stało, że Pani jako właścicielka tutaj kilku restauracji orzeszkich, jako ekonomistka również, jak się Pani tutaj w tym Orzeszu znalazła naszym? Pani Asiu, jest mi bardzo miło, że, że Pani wspomniała tutaj, że bardzo cieszycie się, że jestem obecnie w Orzeszu. W Orzeszu znalazłam się w 1994 roku. Zawsze zastanawiam się, ile to już lat minęło. No i to chyba już będzie około 26 lat temu, gdy w październiku 1994 roku zawitałam tutaj do Orzesza. Mhm. Było to spowodowane, ale tak taki spowodowane w pozytywnym tego słowa znaczeniu, gdyż mój mąż dostał przydział do Orzesza po szkole chorążych. Czyli wojskowy mąż. Tak, wojskowy mąż. Dostał właśnie przydział tutaj do Orzysza, a że uwielbia wędkarstwo, z zamiłowania po prostu jest wędkarzem, to wybrał ten Orzysz tak troszeczkę świadomie, tak? Pomimo, że tam wiadomo, Orzysz kojarzył się z takim takim twardym wojskiem, takim poligonem. Y, poligonem, tak. I jednostką karną. O, właśnie. Gdzie nawet o tej jednostce karnej słyszano we Włoszech, jak byłam, y, tak, na wycieczce. Ale właśnie nie, y, może tutaj niezbaczając z tematu, to z tego powodu właśnie znaleźliśmy się w Orzyszu. <grym> czyli to, czyli, czyli już, już wiele lat. I przy, y, przyjechała pani tu jako ekonomistka, tak? tak. Założyła pani tutaj y, studi y, biuro rachunkowe, prawda? I zaczęła pani tutaj działalność. I jak to się stało pani Małgosiu, że y, ma pani... Kilka restauracji teraz, dwie restauracje w Orzeszu, że serwuje pani bardzo pomysłowe, ciekawe dania. Skąd się u, u, u takiego ścisłowca jak pani, ekonomistki, wziął w ogóle ten polot do gotowania? Pani Asiu, to nie było tak od razu. To nie było tak od razu, te restauracje. Restauracje powstały w sumie w 2013 roku. Pierwsza, restauracja Toskana, a mm -hmm. zanim Powstały tutaj restauracje, to ja pracowałam właśnie w wojsku. 15 lat przepracowałam w wojsku, bardzo mile wspominam ten czas. Myślę, że moje serducho chyba na zawsze tak zostanie w tym wojsku. I na jakim stanowisku? Nie gastronomicznym? Nie, nie. <grym> <grym> nie. Zaczynałam od takiego fajnego, kiedyś chyba ważnego stanowiska, bo byłam płatnikiem kasjerem, czyli o! wypłacałam żołnierzom pieniądze. Tak niejednokrotnie przewoziliśmy no, miliony, tak? Wówczas pieniążków. Czyli była Pani lubiana tam jednym słowem. Tak, zwłaszcza jak był termin właśnie wypłat, to byłam najbardziej lubianym pracownikiem tak, miesiąca. Później troszeczkę awansowałam, no i tak zakończyłam swoją karierę jako główny księgowy w jednostce wojskowej 2098 w Bemowie. Później jeszcze troszeczkę pracowałam tutaj w jednostce 3797 w brygadzie w Orzeszu, jako zastępca głównego księgowego, bo na etacie był wówczas żołnierz, tak, żołnierz, ja byłam pracownikiem cywilnym. No i chyba dobrnęłam do tego momentu, że w wojsku już dla mnie chyba nie było czegoś, co bym mogła, no tak naprawdę chyba dalej robić, tak. W tych czasach, kiedy jeszcze ja może wspomnę, Pracowałam w wojsku, to dziewczyny były tak jako, no nie powiem, że y, takim, drugi, no takim, no po prostu mogły być tylko pracownikiem cywilnym wojska. Mm -hmm. Czyli po prostu chciała pani czegoś bardziej rozwojowego, żeby móc pokonywać kolejne szczeble, nie wiem, jakichś nowych rzeczy się uczyć, tak? tak. O to pani chodziła. Tak, mm -hmm. tak. Y, dlatego w 2010 roku postanowiłam otworzyć biuro rachunkowe w Orzeszu. Uzyskałam certyfikat ministra finansów, tak, bez którego nie mogłabym tego biura otworzyć. ukończyłam no, oczywiście tam wiele studiów ekonomicznych, podyplomówkę w kontroli wewn wewnętrznej i chyba myślałam, że dalej będę szła w tym kierunku. Aha. Ale... I co się stało właśnie? Stało się coś takiego, że też byłam księgową w LGD Mazurskie Morze. Mhm. I chyba oni mnie tak zainspirowali tymi projektami unijnymi, tym, tym, tą turystyką. No i w końcu postanowiłam, że skoro są projekty na różne właśnie fajne restauracje, agroturystykę, nie, restauracje w sumie Wwarzyszu nie, no to właśnie postanowiłam otworzyć tą restaurację. No i to, tak, to taki był mój pomysł. Bazując na tym, co pani już umie, tak? W sensie kulinarnym. Pani Asiu, to było też tak, że ja praktycznie z zamiłowania gotowałam. Mm -hmm. Gotowałam z zamiłowania. Zawsze, zawsze chciałam y, swoją rodzinę jak najbardziej ugościć, tak? Ta, która przyjeżdżała czy z, z Wielkopolski, bo najbliżej rodziny mam w Bydgoszczy, tutaj męża, brata. Jesteśmy tutaj sami, tak praktycznie. Mm -hmm. no teraz już wiadomo, mam córkę, ta, która wybudowała mm -hmm. dom w Orzeszu, syna. No, syn jeszcze w Gdańsku, ale nie wiem, czy nie wróci do Orzesza, bo też są takie plany. Ale yy, no właśnie na czym ja skończyłam, mnie, żeby nie odbiegając od tematu. A mówiłam jak powstała, tak? Ta mm -hmm. restauracja. No to było takie właśnie moje gotowanie z zamiłowania. Mm -hmm. I tak to się zaczęło. Mm -hmm. Czyli miała pani pomysł? Bo taki jedna restauracja jest toskana, a druga jest yy, jagodowa. No to wiadomo, jagodowa tutaj w naszych lasach osadzona. Jakby mm. znajduje to takie wytłumaczenie, a toskana? Toskana to są moje ulubione smaki. Mm -hmm. Mm -hmm. Polskie jedzenie jest bardzo dobre, ale, ale włoskie, no myślę, że włoska kuchnia może równać się, tak jakbym miała ustawić na podium, polsko, polską kuchnię z jakąś inną kuchnią, to na pewno z włoską. Bo włoska kuchnia jest bardzo prosta, to są po prostu makarony z oliwą, z czosnkiem, z bazylią, z pomidorami. Taka bardzo świeża kuchnia. Mm -hmm. no, i, no i myślę, że dlatego Toskana. Mm -hmm. Bo myślę, że też to było zainteresowanie, tak? Tutaj naszych mieszkańców, że Toskana, dlaczego Toskana, a co tam będzie do zjedzenia, bo tak może, gdybym powiedziała ryby, pierogi, to tak. Aha. Myślę, że ta to Toskana tak. I chyba się przyjęło. Taki tak. po prostu pomysł też PR-owy troszkę, tak? Żeby to tak. fajnie poszło reklamowo. Mm -hmm. Ale też Pani podróżuje, bo tak widziałam na Facebooku wiele zdjęć właśnie gdzieś z Włoch, prawda? Z jakichś różnych, różnych zakątków świata. Czy to są też podróże po to, żeby podpatrzeć różne smaczki? Tak, różne restauracje. Właśnie pani, pani to potrafi mnie po prostu robić. <laughs> Tak, Tak, to są właśnie głównie podróże, tak, pod te smaki. Często z mężem specjalnie nie wybieramy samolotu, nie lecimy samolotem, a wybieramy po prostu autokar. Jedziemy wówczas do tych Włoch autokarem, zwiedzamy po drodze oczywiście kraje, tak, też się zatrzymujemy w różnych krajach. No i zwiedzamy, zwiedzamy. Często też nie wykupujemy specjalnie całodobowych posiłków, żeby oczywiście jeść się w, okoli, w okolicznych miastach, tak? w mhm. okolicznych restauracjach. I, i która, kto, co Panią najbardziej urzekło w czasie tych podróży? Jest jakieś jedno miejsce, które jedzeniem, czy, czy, czy nie wiem, widokami Panią po prostu rozłożyło nam opatki? na łopatki? Na łopatki Pani Asiu, to chyba rozkładają mnie Włochy. I myślę, że cały czas tęsknię, tęsknię do tych Włoch, do Włoszech, do tych ludzi. Przede wszystkim do ludzi, do tego takiego y, świeżego, naprawdę przygotowywane, przygotowywanego niemal na oczach, y, właśnie gości, posiłków. Są to bardzo proste takie posiłki, tak jak już w, w, wspomniałam, tak, makarony, z, pizza. Może się napię, bo coś mi tutaj gaduje. Proszę bardzo. Ja Pani Kościół troszkę z niepokojem tego słucham, bo już się zaraz obawiam, że Pani rozkochana we Włoszech, Pani nam to po prostu stąd wyfrunie. Pani Asia, na razie na pewno, na pewno nie. Na razie <grym> dobrze, na pewno nie. Uspokoiła mnie Pani. No, na pewno nie. Co tutaj jeszcze chciałabym? No na pewno, no Włochy, Chorwacja też, nie, 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 tutaj nie chcę się chwalić, tak, że ile ja tutaj krajów nie zwiedziłam, absolutnie nie, tylko myślę, że będę to kontynuować, będą to moje pewnie marzenia, no są to moje marzenia, tak, nie mam takich materialnych marzeń, gdy pani mnie zapytała na przykład o ma jakieś takie marzenia materialne, Raczej takich nie mam. Bardziej takie są to zdrowotne, tak? Aby moja rodzina była zdrowa, abym ja mogła szczęśliwie sobie jeszcze pożyć. No i a przede wszystkim marzenia, chyba podróże, podróże. Inspirujący jest świat. Tak, zgadza się pani Asiu. I ten kontakt z drugim człowiekiem, wymiana tej energii, Pani Gosiu, a jak Pani, jeżeli chodzi o czas, bo doba ma tylko 24 godziny, jak Pani organizuje sobie ten czas, że znajduje Pani go i dla wnuków swoich, tak, dla swoich dzieci i na swoje biuro rachunkowe i na jedną restaurację i na drugą i na tą trzecią, którą właśnie teraz Pani powołuje do życia? Pani Asiu, no jakoś muszę sobie zawsze to zorganizować. Nie ukrywam, że, że rano, codziennie rano jestem super dyspozycyjna, w sensie takim, że mogę zawsze się spotkać, mogę coś, chociaż też jeśli trzeba, oczywiście wstanę o 6, rano o 5, ale jestem chyba typem takiej sowy, która chyba takie wszystkie swoje, może nie marzenia, takie, no chociaż też marzenia, tak, jeżeli chodzi o powołanie jakiejś restauracji, to chyba bardziej realizuję, precyzuję, yy, sobie układam wieczorami. Wieczorami, często nocami. Lubię wtedy, kiedy już tak mam w sobie spokój. Taki C bilans pani robi, tak? Tak. Ewentualnie nowe wyzwanie, nowe pomysły pojawiają się wieczorem. Wieczorem, a w czasami w nocy. Potrafię bardzo długo siedzieć w nocy. Nie przeszkadza mi to zupełnie. Pe pewnie gdybym mogła, to siedziałabym do rana. No ale wiadomo, człowiek następnego dnia musi funkcjonować. Mm -hmm. No i tak. A czy znana restauratorka, taka jak pani Gosia, gotuje sobie sama dla swojej rodziny, czy raczej jada na zewnątrz? Pani Asio, gotuje dla rodziny, ale wtedy jak gotuje, to pewnie to jest cały szał, bo to nie jest jedno danie. Zaczynam, a może jeszcze zupkę z taką, a może a taką. A kto asystuje? Mąż? Z, szczerze powiedziawszy, y, lubię sama to robić. Aha. Tak, bo nie lubię, jak za bardzo ktoś mi się tam klęci. Jestem tak y, zorganizowana, że, że, że wolę sama gotować, no, oczywiście o, o coś czasami poproszę. Nie, możesz, jakby mnie gotować, to pewnie bym, podaj mi to, podaj tamto, a weź sięgni to, a weź obierz ziemniaki. Także ja nie, nie wolę, y, no, lubię gotować sama, w domu oczywiście dla moich najbliższych, dla przyjaciół, ale też jadam, jadam w restauracjach y, tutaj y, naszych mazurskich. W okolicy tak mogę powiedzieć, że ze 100 metrów to pewnie byłam w każdej restauracji. Często pewnie 100 te... kilometrów, Pani Gosiu. A 100 kilometrów, tak? 100 kilometrów właśnie pani Asia, dziękuję. Nawet nie załapałam, że się pomyliłam. Także też tutaj właśnie okoliczni restauratorzy znają mnie. W piszu, czy to I właśnie. Nie pewnie starają, wiedzą, że pani na testy przyjeżdża. <noise> to tak nie wszyscy mnie odbierają. Ale jak nie pojawia się gdzieś na przykład w baszcie w piszu raz w miesiącu, teraz już oczywiście nie przez ten lockdown, ale mm -hmm. to pan Lucjan, a długo pani u nas nie widziałem, co się stało? A ja mówię, nie, wszystko w porządku po prostu. Ale jeżdżę tak, po okolicznych, no i nie tylko po okolicznych, tak? Jak jadę do swoich rodzinnych stron, no to córka czasami się ze mnie śmieje. A bo z tobą to wszystkie punkty gastronomiczne po drodze od syramu, od, 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 odwiedzamy. A jest jakiś autorytet kulinarny, na którym się pani wzoruje? Autorytet. Y, lubię panią Magdę Gasler. Aha. Tutaj może niektórym się. Ale macie też jest... energię taką podobną. Tak. Mhm. No na pewno pani Magda jest dobrym psychologiem. Mhm. Podoba mi się to, że, że po prostu no, potrafi, potrafi wyczuć, y, co w człowieku y, jest. I myślę, że to jest najważniejsze. Porównywać się na pewno do niej nie mogę, bo, 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 bo uważam, że jest to jakiś autorytet. Tak. Ludzie po prostu może, pomimo że coś tam powiedzą, że jej nie, nie lubią, ale chyba każdy lubi to oglądać i, i jakoś tak myślę, że... A tak poza, poza tym autorytetem, no na pewno moja teściowa super gotowała. Tak, część przepisów, jak szarlotka podawana w Toskanie, Aha. sernik, to są przepisy mojej teściowej. O proszę, tak. znamy troszeczkę rąbek tajemnicy. No szarlotka to jest uwielbiana przez Orzeszan i pewnie nie tylko. Tak, także tutaj od teściowej na pewno. Moja babcia też super gotowała takie potrawy wielkopolskie, których tutaj tak za bardzo na Mazurach nie jadamy, bo są to takie... Pamiętam z dzieciństwa, bo jak się raz objadłam, to do dziś to pamiętam. Przez jakiś czas długo nie, tego nie, nie mogłam po prostu jeść. Ale takie duże, kruchy, takie pompuchy drożdżowe, gotowane po prostu na parze. I podawała nam na przykład z takim budyniem rzadkim, takim sos, sosikiem budyniowym. Na zewnątrz mm. polany czy do środka wstrzykiwane? Na zewnątrz, na zewnątrz. I one były takie, mówi Pani o takich na pieluszkach tetrowych. Tak, coś... właśnie, Ale Ależ to tak. pyszne, to takie parzuchy. Tak, parzuchy, tak. Uh -huh. A, no, kiedyś był przykrywany taką ala pieluchą, uh -huh. czy gazą. I to były takie właśnie parzuchy podawane z takim sosem y, budyniowym. I u Pani jest w restauracji to do zjedzenia? No nie ma. No nie ma właśnie, bo też tak <noise> sobie myślę, bo też chętnie bym zjadła, też kojarzę ten smak tak, z o, dzieciństwa. No, fantastyczny. Tak. Tak samo u nas, na przykład tam w Wielkopolsce na każdym weselu była podawana taka potrawka z kurczaka. Tutaj próbowałam kiedyś podać w orzeszu właśnie w Toskanie, to nie do końca się ten smak przyjął, bo to było takie słodko, to jest potrawka, słodko kwaśna. Ona jest z rodzenkami, z sokiem cytryny, kurczak gotowany. Troszkę na chińsko? No tak chyba nie, bo nie, nie. ma tych chińskich. Nie, nie, nie. Ale właśnie tutaj jest mało znana ta... No, kiedyś pewnie też poda, spróbuję podać w restauracji. Mhm. A jest już, Pani Małgosiu, jakiś profil, jakiś pomysł na to, jakie będzie menu w nowej restauracji, która już pewnie lada kilka miesięcy. Już można tak mniej więcej zdradzić. Kiedy Pani planuje otwarcie? Planuje Pani Asiu otwarcie końcówka kwietnia, początek maja. Aha. Początek maja. Tak, jest już taki zarys potraw, które będą podawane. Będą to typowo warmińsko-mazurskie. O, fantastycznie. Tak, typowo warmińsko-mazurskie potrawy. Oczywiście gdzieś, na pewno też do tych Włoszech będziemy jednak <noise> nawiązywać. Będą też potrawy y, włoskie, ale tutaj będzie, będzie podawana karmuszka, czyli taka zupa tutaj mazurska. Będzie na pewno dużo ryb, sandacz. Myślałam o sandaczu takim zapiekanym w cieście, takim... Drożdżowym, gdzie i polany na przykład ten sandaż będzie sosem, ale będzie całkowicie zamknięty w cieście. I tak jak się fajnie ukroi, to tak myślę, że będzie fajnie, bo ten sosik wypłynie. No, mam tych pomysłów na te potrawy. Także kuchnia mazurska na pewno. Coś, czy to tylko, Pani Gosiu, powstanie w, powstaje w głowie Pani Małgorzaty, czy to powstaje, ma Pani jakiegoś partnera, kto pani podpowiada, kto panią inspiruje, czy to wszystko powolutko tak tu inkubuje w Pani głowie? Pani Asiu, bardzo bym chciała mieć taką osobę, która, która tutaj na miejscu by mnie inspirowała, mhm. ale no niestety jakoś do tej pory no nie udało mi się. Nie udało mi się tutaj na miejscu mieć takiej osoby, która by ugotowała po prostu dla mnie. Yy, chodzi tutaj zawodowo, tak, nie mówię tutaj o rodzinie, o, o, o mężu, ale zawodowo no nie udało mi się mieć jeszcze takiego kucharza, który no, zrobiłby jakąś potrawę tak po prostu od siebie, no i mi podał. No jakoś jeszcze do tej pory, ale jeszcze nie tracę nadziei każdemu z moich pracowników, oczywiście tutaj yy, ukłony w stronę Dominika, pana Marka, Jarka, Pani Ali, tak? Czyli mężczyźni jednak w czołówce. Mężczyźni. Panie pani pani Azio, mężczyźni mężczyźni w moim życiu chyba no, grają dużą rolę, tak? Oprócz córki, którą mam, jedynaczkę, znaczy jedną córkę. Chyba mnie otaczają mężczyźni. A tak, to pierwiastek męski tak, jednak. Tak, tak. A ulubione danie pani Małgorzaty? O, to mnie pani zaskoczyła. Pomimo, że bardzo proste pytanie a, a ulubione danie? Pani Asiu, oj, musiałabym się, chyba na jedno bym się nie zdecydowała. Aha, mm -hmm. a może tak, to inaczej zapytam. Rodzaj dania, czy na przykład, nie wiem, zupki, przystawki czy deserki, co należy do pani ulubionych? Yy, lubię zakończyć obiad, może być to jednodaniowy, ale lubię zakończyć deserem, czymś słodkim. Jakoś tak mam. Czasami się ze mnie śmieją, bo. Na przykład Asia, która ze mną w biurze tak pracuje, księgowa, która właśnie pracuje w moim biurze, mówi: Pani Mogłoś, ale jak może Pani kanapkę zagryzać słodkim jogurtem? Albo. No właśnie, lubię takie połączenia. Nie przeszkadzają mi zupełnie, gdy jem coś słonego, a zagryzę na przykład czymś słodkim. To tak jeszcze nawiązując do tych dań, no nie wiem. Czyli na słodko lubi Pani zakończyć. Tak. tak. A co, Pani Małgosiu, jest najtrudniejsze w takiej pracy restauratora? Co jest takim czynnikiem najbardziej zawodnym, trudnym? Co jest takie no, dla Pani tutaj, co jest dużym wyzwaniem? Pani Asiu, ogólnie właśnie, myślę, że praca restauratora jest bardzo, bardzo trudną pracą. Mhm. Myślę, że gdybym kiedyś wiedziała, chyba dobrze, że do końca nie byłam tego świadoma. <laughs> Bo gdyby pewnie wiedziała, z czym to się wszystko, że tak powiem, je, to może bym się tego nie podjęła. Chociaż wyzwania bardzo lubię, bardzo lubię wyzwania, ale właśnie o to chodzi, że to całe zgranie, tak? Czasami ktoś zachoruje, czasami ktoś to no po prostu ostatnio na przykład pan Marek nie odpalił samochodu, tak? Ale restauracja musi działać. Ja muszę to wszystko spinać. Spinam y, grafiki, wiem, kto z kim może pracować, bo ta osoba umie to, z kolei inna nie umie. Mm -hmm. Znam też charaktery już tych wszystkich mm -hmm. moich pracowników. Kto z kim na zmianie może tak, być, jak to nie tak. bardzo. <laughs> Chociaż teraz mam fajny zespół. W końcu po, ojku, ile to już latach? Po ośmiu latach udało stworzyć się fajny zespół, naprawdę był. Niekonfliktowy. Tak. Czasami było, bo wcześniej było, czasami różnie. Mhm. Ktoś mi kiedyś powiedział: ktoś taki już mądrzejszy w tym zakresie, że miał jakieś doświadczenie w gastronomii, że powiedział mi, że minimum dwa lata, żeby zespół jakiś tak zaczął ze sobą współpracować. No i na pewno miał rację, mhm. ale te dwa lata ja bym powiedziała, że jeszcze jest to mało. Mhm. Jeszcze jest to mało. No. no tak, tym bardziej no, ciężko może tutaj o takich wykształconych kucharzy być, może pani, to Pani jest tym momentem, gdzie musi Pani wysyłać na te szkolenia, inspirować, pokazywać, e, mm -hmm. często się tak zdarza, prawda, że to Pani tak, jest. Tak, mm -hmm. teraz przez to właśnie COVID, no to niestety nie możemy ruszyć na jakieś szkolenia, na pewno przed otwarciem nowej restauracji będę chciała tutaj do Orzesza, aby zaprosić fajnych, znakomitych kucharzy. Mm -hmm. Mm -hmm. Czy to na dwa tygodnie, czy na dłużej, jeśli będzie taka potrzeba. Może też kogoś, kto właśnie nam troszeczkę tak rozświetli te umysły. Kucharz... Postawi poprzeczkę o, troszkę, właśnie, nie? tak. Wiesz? Postawi poprzeczkę. Nie zamierzam właśnie zwalniać pracowników, a chcemy, żeby po prostu przyjechał tutaj do Rzesza, może nie jeden nawet kucharz, cukiernik jakiś fajny z Polski, i tutaj po prostu nas troszeczkę jeszcze pouczył, poinstruował, może pomógł, to będzie tak do końca dopracować. Mm -hmm. Także w tym zakresie jeszcze będę. Ale widać Pani Małgosiu, że inwestuje Pani w swój zespół, widać te imprezy integracyjne na Facebooku wasze. Tak pomyślałam właśnie, jak tak. zobaczyłam, że to jest no super sprawa, że pani po prostu widać ten szacunek szefa i taką wdzięczność wobec swojej ekipy to jest. Cudowna rzecz. Ja lubię bardzo swoich pracowników. Nie ma mm -hmm. chyba osoby, której teraz mogłabym powiedzieć, że, że nie toleruję. Jestem taką osobą, że raczej bym nie umiała żyć z kimś, z z kogo po prostu nie toleruję. Myślę, że albo ta osoba by zauważyła to, albo bym po prostu powiedziała, że coś mi nie pasuje, bo to jest męczarnia dla obu stron. Fajnie też się potrafimy właśnie odnaleźć tak, że może nie wszyscy mogą w danym momencie pojechać gdzieś na jakąś tak imprezę mm -hmm. integracyjną, ale ci którzy mogą. Zawsze super się bawimy. Asia moja właśnie z biura mówi, że pani Małgosiu, co rok lepsza impreza. Co prawda drugi dzień jest gorszy, no ale <grym> coś za coś, to tak właśnie. Czyli będzie pani Małgosiu pani poszukiwała nowych pracowników do nowej restauracji, czy to będą pracownicy Jagodowej? To będą pracownicy Jagodowej, ale też będą potrzebni nowi, nowi. pracownicy. Tak. To proszę tak. powiedzieć, kogo będzie pani potrzebowała. Może ktoś tutaj będzie nas słuchał i będzie zainteresowany. Zapraszam serdecznie yy, osoby młode, no nie tylko osoby młode, osoby, które chcą się uczyć w tym zawodzie, w zawodzie kucharza yy, czy cukiernika, chętnie przyjmę do, do pracy. Yy, przede wszystkim, żeby mieć takie troszeczkę ambicje i zainteresowanie. No, wiadomo, tam nauczyć się można, można wszystkiego. Ale trzeba mieć tą chęć i to, to takie zamiłowanie, do gotowania. Bardzo serdecznie takie osoby zapraszam. Wiadomo no, też będę potrzebowała ludzi troszeczkę bardziej już teraz do porządku, do utrzymania porządku, bo będzie to obiekt no, zdecydowanie większy, tak? Bo będą też na górze apartamenty, na dole sala na 220 metrów, sala konsumpcyjna, no będzie... to w porównaniu do teraźniejszej toskany. To kilka takich toskan, prawda? W innym tak, miejscu. Tak. No to świetnie, po prostu rozwinie pani skrzydła. Tego pani życzę z całego serca. Dziękuję pani Asiu bardzo. Mam nadzieję, że wszystko... I jeszcze pani Gościu proszę przyjąć moje podziękowania w moim imieniu tak no i myślę, że społeczności internetowej za to, że wzięła pani udział w naszym projekcie 16. spotkanie folklorystyczne, za to, że zaprosiła nas pani do swojego domu i razem z nami pokazała pani e, naszym internautom, jak można przygotować potrawy wigilijne, jak pokaza e, jak mazurskie smaki. Za to bardzo serdecznie dziękuję i za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Życzę pani wszystkiego co najlepsze na pani dalszej drodze. Gastronomiczno-ekonomicznej. Dziękuję Pani Asiu bardzo z całego serca. Ja również Pani dziękuję, że Pani no, mnie tutaj wybrała, tak? Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiamy naszych słuchaczy. Tak, oczywiście pozdrawiamy. Polskie Radio Orzysz.